Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę tani multimetr Anenq SZ02, kupiony w Chinach na promocji za niecałe 36 zł z wysyłką. Jest to tak zwany smart multimetr, czyli bardziej zautomatyzowany niż typowe multimetry używane powszechnie do tej pory. Ma to swoje zalety, ale ma też wady. W tym filmie postaram się je pokazać. Na początek to, co mamy w pudełku. Jest multimetr, sondy, termopara, instrukcja obsługi po angielsku i po chińsku. W komplecie nie ma natomiast dwóch baterii AAA, czyli tak zwanych małych paluszków. Trzeba je dokupić we własnym zakresie. Z tego, co udało mi się doczytać, jest to starsza wersja płyty V1.3. Zacznijmy od parametrów, które podaje producent. Na ekranie zdjęcie instrukcji obsługi. Co możemy mierzyć tym multimetrem? Prąd przemienny w zakresie od 20 mA aż do 10 A. Prąd stały w takim samym zakresie. Napięcie stałe na zakresie automatycznym od 0,5 V do 1000 V, a na zakresie manualnym od 0 do 600 mV. Napięcie zmienne, zakresy podobne jak dla stałego, a częstotliwość od 40 do 1000 Hz. Test ciągłości. Przy czym za ciągłość multimetr uznaje rezystancję poniżej 50 ohmów. Ciągłość także można mierzyć w trybie automatycznym i jest sygnalizowana dźwiękiem. Rezystancja od praktycznie 1/10 ohma aż do 10 megaohmów. Rezystancję też możemy mierzyć w trybie automatycznym. Na tym kończą się funkcje automatyczne. Pozostałe trzeba już wybierać ręcznie. I mamy tutaj test diody. Możemy testować diody do 2,8 V. Pojemność, nie jestem tego pewien, ale chyba od 10 pikofaradów aż do 100 milifaradów. Temperaturę od minus 40 stopni Celsjusza aż do 1000 stopni Celsjusza. Przyjrzyjmy się jeszcze przyciskom na obudowie. Od lewej mamy włącznik, włączenie latarki, a przytrzymanie powoduje włączenie NCF, czyli detektora niebezpiecznego napięcia. Następnie mamy przycisk zatrzymania wyniku pomiaru, a po przytrzymaniu włączenie podświetlenia ekranu. Ostatni to przycisk wyboru funkcji. Ikony zajmujące sporą część ekranu są na stałe, nie zmieniają się. Szkoda, bo mogłyby wskazywać wybraną funkcję. Podłączam sondy i na początek najprostszy test, czyli napięcie stałe, popularnie jak baterii i zasilacza serwisowego. Zobaczcie, ile czasu trwa pomiar. W przypadku napięcia zasilacza serwisowego, multimetr początkowo próbował mierzyć napięcie zmienne. Dopiero po odsunięciu przewodu przedłużacza 230 V zmierzył napięcie stałe. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ bliskość innych urządzeń czy przewodów pod napięciem może negatywnie wpłynąć na działanie tego multimetru. Zobaczmy, jak sobie radzi z napięciem zmiennym. Ustawiam prosty generator na przebieg sinusoidalny, częstotliwość 100 Hz i zmieniam amplitudę. Multimetr prawidłowo wykrył, że jest to napięcie zmienne, wskazał napięcie i częstotliwość. Sprawdzam jeszcze dla 50 Hz. Tu też multimetr radzi sobie całkiem nieźle z wyborem funkcji.
A czy TrueRMS rzeczywiście jest i działa? Użyję oscyloskopu USB i SDS 205B. Aby sprawdzić wartości międzyszczytowe. Jest około 9,5 V dla sinusa, 10,5 V dla prostokąta i 9 V dla trójkąta. Dla sinusa wynik 3,15 V jest blisko. Dla prostokąta 4,4 V, trochę za mało. A dla trójkąta 2,6 V, bardzo blisko. Wygląda na to, że multimetr rzeczywiście posiada TrueRMS, ale przy prostokącie nie sprawdził się zbyt dobrze. Zdejmuję osłony z sond i zmierzę napięcie sieciowe. Pamiętajcie, że jest to niebezpieczne napięcie i należy zachować szczególną ostrożność. Ja użyję WAGO. Multimetr wskazuje napięcie i sygnalizuje czerwonym kolorem, że mamy tutaj niebezpieczne napięcie. Szkoda, że nie ma też sygnalizacji dźwiękowej. Na dolnym wyświetlaczu mamy natomiast częstotliwość. Porównam jeszcze z miernikiem instalacji oraz innym multimetrem. Wskazanie bardzo bliskie, a biorąc pod uwagę rozdzielczość, praktycznie takie same jak miernika instalacji. I znacznie lepiej niż inny, droższy multimetr. Zobaczmy, jak działa funkcja NCV. Działa z opóźnieniem i przy małych odległościach, ale może się przydać. Funkcja wykrywania fazy. Wybiera się ręcznie, czerwoną sondą dotyka przewodu. Wykrywa, sygnalizuje dźwiękiem i czerwonym kolorem wyświetlacza, ale wykrywa zarówno dla przewodu fazowego, jak i neutralnego. Zobaczmy, jak działa funkcja ciągłości. Dźwięk pojawia się od razu, ale na wynik na wyświetlaczu trzeba trochę poczekać. Mam tu rezystor 10 ohmów. Dźwięk sygnalizuje ciągłość, a na wyświetlaczu mamy rezystancję. Przypomnę tutaj, że ciągłość według instrukcji to rezystancja mniejsza niż 50 ohmów. Ogólnie wykrycie i pomiar rezystancji w trybie automatycznym działa całkiem dobrze. Pora na diodę. Dla porównania tester elementów, który pokazywałem w innym filmie. W trybie automatycznym multimetr próbuje mierzyć rezystancję. Trzeba wybrać ręcznie funkcję. A kondensator? Przed pomiarem zwieram nóżki, aby pozbyć się ładunku z kondensatora. Podobnie jak dla diody, w trybie automatycznym multimetr mierzy rezystancję. Zgadza się to z informacją w instrukcji obsługi. W trybie automatycznym możemy mierzyć napięcia, prąd, rezystancję, ciągłość. Pozostałe funkcje wybieramy ręcznie. Wybieram więc zakres na pomiar diody i teraz pokazuję prawidłowo. Jeszcze dioda świecąca. Pora na kondensator. Jak zwykle zbieram na chwilę nóżki i mierzę. Wynik zbliżony do nadrukowanego na elemencie. Sprawdzę drugi. Zwróćcie uwagę na czas pomiaru. Porównajmy z testerem elementów.
czas krótszy, a wyniki odbiegają od siebie. I jeszcze małe pojemności. Dla porównania inny multimetr. Niestety nie mam odpowiednio dokładnego urządzenia, aby wyciągać jakieś wnioski. Jedyne co widać, to że wskazania są podobne. Sprawdzę teraz pomiar prądu stałego. Po zmianie podłączenia czerwonej sondy, automatycznie multimetr zmienia funkcję. Podłączam sondy do zasilacza i reguluję prąd. Wskazania są zbliżone do tego, co pokazuje zasilacz. Od wartości około 1 A wyświetlacz multimetru zmienia kolor na czerwony. A jak wygląda pomiar temperatury? Podłączam termoparę. Wynik jest zarówno w stopniach Celsjusza, jak i Fahrenheita. Wybieram zakres i podgrzewam termoparę. Jak widać, temperatura zmienia się. Sprawdziłem we wrzątku. Udało się uzyskać wskazanie 95 stopni Celsjusza i w topiącym się lodzie 1 stopień Celsjusza. Biorąc pod uwagę cenę, nie spodziewałem się po tym urządzeniu dużej dokładności. Chociaż według danych producenta, dokładność jest podobna na przykład do UT33A. Dla wielu osób taka dokładność będzie pewnie zupełnie wystarczająca. Minusem może być długi czas oczekiwania na wynik pomiaru, czy brak możliwości ręcznego wyboru zakresu. A zaletami? W miarę dobrze działający tryb automatyczny, wymienne sondy, co może być ważne, ponieważ oryginalne nie są najwyższej jakości, gabaryty około 7 cm na 13 cm i 3 cm grubości oraz waga około 130 g według producenta. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Multimetr zostaje u mnie, jeśli tylko będę mógł, sprawdzę i odpowiem. A w następnym odcinku trochę droższy multimetr Anenk 616. Zapraszam także do subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.